Cześć, witajcie. Kolejnym etapem do przygotowania podłoża jest wyszlifowanie nierówności. W tym wypadku ja mam tutaj wylewkę trochę nierówną, dlatego trzeba miejsca te zeszlifować, potem je trzeba zagruntować, wygładzić i dopiero później można przystępować do kładzenia płytek. Są to płytki wielkoformatowe 80x80, dlatego powierzchnia powinna być przygotowana bardzo porządnie, żeby płytka pod sobą miała, pod pełną powierzchnią płytki był klej, a nie było potem sytuacji, że przez to, że była wylewka krzywa, gdzieś się coś odkształciło i się nie przykleiło i mamy potem problem, trzeba wymieniać, poprawiać. Unikamy tego, dlatego ja przed położeniem płytek przeszłem z poziomnicą, pozaznaczałem sobie miejsca, w których są jakieś garby, są nierówności, trzeba to usunąć, zniwelować. Do tego używam frezarki do betonu. Jest to firma BAS Polska. Na pewno o tym zrobię Wam osobny film. Pokażę Wam, jak to działa, jak to się sprawdza. Zobaczycie za chwilę w użytkowaniu, jak działa. Frezarka ta posiada osłonę do odpylania z możliwością tutaj czerwoną taką przysłonką odsłonięcia dojścia do narożnika. Praktycznie do samej ściany można dojść, zamknąć i możemy szlifować dalej. Rączka taka dość fajna, bardzo dobrze konkretnie leży w dłoni. Frezarka posiada regulację obrotów. Tak to wygląda. Bardzo fajne urządzenie. Pamiętajcie o tym, aby podczas pracy frezarką do betonu, czy też innymi szlifierkami, którymi będziecie szlifować jakieś powierzchnie, beton, ściany, cokolwiek, o ochronnikach wzroku, czyli okularach, rękawiczkach i ochronnikach słuchu. Ja w tym wypadku mam takie dość duże słuchawki, ale bardzo fajnie wytłumiają słuch skwarny. Bez nich nie wyobrażam sobie tej pracy. Z nimi praca jest bardzo, bardzo komfortowa. Odkurzacz, który ja używam, jest pump service Tychy. Tam go zakupiłem. Jest to Festool 36 CTL 36 HD. HD z tą rurą zieloną, ona jest grubszej średnicy. Może więcej tego urobku zebrać. Bardzo fajnie się sprawdza. Jestem bardzo zadowolony z tego odkurzacza. I pod opisem będziecie mieć linki standardowo do narzędzi, które używam, żebyście wiedzieli, gdzie po prostu ich znaleźć. Jeszcze tutaj wspomnę dysk, który ja używam. Jest to dysk Husqvarna. Też podeślę Wam link do tych dysków, bo tych dysków jest więcej. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji kanału. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. We'll be right back.
Thank you.